W tej lekcji pokażę Ci 25 najpopularniejszych, czy najbardziej przydatnych, moim zdaniem, skrótów klawiszowych i takich kombinacji, które pomogą Ci w codziennej pracy, usprawnią też Twoje workflow. Ja poruszam się na Macu, mam też włączoną taką funkcję, która będzie pokazywać, o tu u góry nam klawisze Command, u Ciebie będzie Ctrlem, Shift-Shiftem. To chyba jest proste. Alt-Altem. Option na Macu, u Ciebie Alt. OK. Teraz jeszcze jedna rzecz, te wszystkie skróty masz wypisane tutaj poniżej, więc ja Ci tylko pokażę, jak one działają, a Ty możesz sobie potem je sprawdzić u siebie i całą listę jeszcze raz przelecieć, wydrukować, nie wiem, napisać ręcznie. Polecam używać jak najwięcej skrótów, to naprawdę usprawnia pracę. Ja pracuję praktycznie tak, że mam lewą rękę na klawiaturze i cały czas operuję na skrótach, prawą rękę na myszce, czasami na touchpadzie, tak żeby mieć dwie ręce dostępne, w zależności od tego, co robię. Dobra, więc tak, na początek podstawy, Ctrl-C, kopiuję, Ctrl-V wklejam, Command-Z cofam, Command-Shift-Z cofam cofanie. U Ciebie to będzie na PC, jeśli korzystasz, Ctrl-Y cofasz cofanie. Command-D mamy duplikację, zarówno to wszystko, pokazuję to na klipie, ale to się tyczy wszystkiego. Zobacz, teraz Command-D skopiuję ścieżkę, weźmy tutaj Command-D, skopiuję urządzenie, tak samo Ctrl-C, Ctrl-V, więc to się łapie wszystkiego tak de facto, co widzisz tutaj w live'ie. Dobra, zmiana nazwy, przepraszam, Ctrl-R, kick, zmiana nazwy, co my tutaj dalej mamy? A, zaznaczę wszystko, to jest przydatne szczególnie, jeśli się bawisz z nutami, no to na przykład wchodzisz sobie tutaj, Command A, wszystkie nutki są zaznaczone, odklikuję w wolne pole. Dobra, teraz tak, jeśli mam wciśnięty Shift, teraz i ściskam jedną ścieżkę, drugą, trzecią, czwartą. Mogę też mieć Shift, pierwsza i ostatnia, Control wciśnięty. To też właśnie mi zaznacza, więc zaznaczanie więcej niż jednej z kontrolem lub z shiftem, ale shift, tak jak w sumie w takiej pracy z plikami, właśnie zaznaczy mi wszystko od góry do dołu, czyli pierwszy, ostatni, zaznaczone wszystkie z shiftem escape. Shift jest jeszcze jedno, ma jedną przydatną funkcję. Jeśli najadę sobie na jakiś parametr, na przykład weźmy tutaj ten release i teraz chcę go tylko zmienić o ciuteczkę, zobacz to, teraz on mi się zmienia dość mocno. Ale jak przytrzymam Shift, to mogę, o, zobacz, już ten, zmieniam go o wiele mniej. Nie? Czyli z Shiftem mamy taką mikrozmianę danych parametrów, też bardzo przydatne. To możliwe, że już pokazywałem wcześniej, jeśli gra ci grają ci jakieś klipy, zobacz, raz, dwa, trzy w różnych scenach, to teraz, żeby stworzyć nową scenę z nich, to kliknę sobie daną scenę, pod którą chcę ją wpisać i Ctrl-Shift i stworzyła mi się scena. Jeśli miałbyś te klipy tutaj w aranżu, tak jak tutaj na przykład mamy coś zaaranżowanego, weźmy tutaj sobie pętelkę. I teraz, jeśli chciałbym, zaznaczyłbym te klipy, Command-Shift-I i też mi się stworzy z nich nowa scena, więc to działa i w oknie sesji, i w widoku aranżu. Command L to będzie pętelka, o czym już pewnie wiesz, ale odświeżmy, no to na przykład złapiemy sobie pętelkę tutaj, Command L. I teraz mamy tutaj taką polirytmię, polimetrię, tak de facto zapętlona pętelka. Możemy dany klip podzielić na dwa, to jest szczególnie przydatne w widoku aranżu, czyli zobacz, tutaj mam jeden duży klip, on co prawda jest zapętlony, ale chciałbym na przykład o tylko ten fragment sobie podzielić i nad nim pracować, to wcisnę Command-E, u Ciebie Control-E i zobacz, to jest teraz nowy klip. I on jest teraz wycinkiem tak de facto czegoś większego, a jeśli chciałbym, żeby stał się sam sobie klipem, no to dałbym Command-J, bym go skonsolidował i zobacz, teraz mam tylko ten klip tutaj. To jest również przydatne dla ścieżek audio, na przykład mamy ścieżkę audio. Cyk. I chciałbym teraz mieć tylko dany na przykład fragment, Command E i pracować tylko z tym klipem, Ctrl J, skonsolidowany. Zobacz, że teraz tylko mam tą pętelkę, którą sobie wybrałem.
Command Z, cofam. Więc konsolidacja, bardzo przydatne narzędzie, i dzielenie klipu. Grupowanie, jakbym chciał na przykład całą perkusję sobie złapać razem, no to zaznaczam Shiftem pierwszą i ostatnią ścieżkę, Ctrl G i ona się zgrupowała, Ctrl R zmiana, perkusja. I teraz zobacz, co się dzieje. Mam tutaj tylko perkusję. No i tak to właśnie nam tutaj to grupowanie działa. Tak samo grupowanie możemy również używać w przypadku tworzenia raków, co też już pokazywałem, ale może sobie przypomnimy. O, tutaj na przykład mamy trochę efektów. Zaznaczam z Shiftem pierwszy i ostatni. Ctrl G, grupuję je w rak. Jeśli kliknąłbym, teraz zrobiłem Ctrl Z, zrobię jeszcze raz, Command G i teraz jakbym kliknął Command Shift i G, to one się rozgrupują. Dobra. Przydatna funkcja kolejna w pisaniu melodii, czy ogólnie w pracy w piano rollu, to jest właśnie zmiana gridu. I teraz tak. Teraz mamy, zobacz, tutaj grid 16, ale jak nacisnę jedynkę, Command 1, przepraszam, Command plus 1, to ten grid nam się zawęża. Zobacz, Command 1, teraz są 32, mamy tu nawet zaznaczone. I teraz są 64, 32 i tam 128, a Command 2 cofam się, powiększam grid. Zobacz, widzisz, teraz mam grid 4, przepraszam. Command 3, wchodzimy w grid triolowy. To jest też szczególnie przydatne, kiedy sobie aranżujesz track i na przykład chcesz teraz, nie wiem, patrzeć tylko po frazach. O, zobacz, to teraz mamy tylko grid na frazy, grid na czwórki. Teraz grid na czwórki, teraz grid na dwa takty, grid na jeden takt. Więc to jest też przydatne w tym oknie. Ja to szczególnie lubię właśnie sobie włączyć, żeby widzieć, jak mi się frazy układają, co tutaj gdzieś jest krzywo i tak dalej. Command S zapisujemy, to klasyk. Command Shift S zapisujemy jako dodatkowo, jako zapisz jako, czyli możemy nadpisać projekt, dać dodatkowe filmy. Dwa. I teraz mamy dwie wersje projektu, czy to też jest przydatne, jak robisz jakieś takie kluczowe zmiany do danego projektu, których nie jesteś pewien, no to warto zrobić dodatkową instancję. Jeśli chcemy wyeksportować dany klip, zaznaczamy i mamy tutaj Command Shift R Export. I tutaj sobie wybieramy już, czy eksportujemy MP3, czy eksportujemy Wave'a. Dobra. Jeśli chcemy na przykład zobaczyć ten klip z bliska, no to klikamy Z. Tu akurat to nie jest widoczne. Ok, tutaj pokażę Ci jeszcze dwa, trzy dodatkowe skróty, których nie pokazały mi się wcześniej, bo przez przypadek wyłączyłem cały projekt. Command Q, czyli quit. Tak u mnie, na Macu, u Ciebie pewnie też na PC, jeśli korzystasz, to Control Q. Tu mam duży projekt. Może go trochę ściszymy. I teraz chciałbym zobaczyć tylko ten klip. I teraz pokazywałem ZX i mi to nie działało, ponieważ miałem włączoną klawiaturę komputerową i wtedy ZX mamy tylko zmianę oktawy, więc Z, klikam jakiś... O. Nam się pokazuje cały klip, X-em się cofnę. Z, X, to też działa wewnątrz danego klipu, nie wiem, chciałbym sobie, tu jest jakaś melodia, zoomować na ten moment. O. Z, X. Muszę mieć coś zaznaczone, żeby mi tutaj ten zoom zadziałał. Więc to jest taka jeszcze przydatna funkcja. Jeśli mamy na przykład jakieś gdzieś nagrane audio, sprawdźmy, czy tu jest gdzieś nagrane. Jest nagrane audio tutaj w tej teksturze. Tu. Chciałbym teraz na przykład to audio odwrócić. To wystarczy, że kliknę R, o, i pyk, on mi odwrócił wszystko. I zobacz, że teraz jest odwrotnie. Cofnę, nie chcę tego zrobić. No i ostatnia rzecz, co już widziałeś, prawym przyciskiem myszy klikam sobie w jakichś różnych miejscach, to zawsze mi się pojawi menu kontekstowe. To jest zarówno dla preset, dla raków, dla instrumentów, dla efektów, ale też dla klipów. No dla wszystkiego tak de facto tutaj, o, dla ścieżek. Mogę tym prawym dużo rzeczy gdzieś tam pozmieniać. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o skróty klawiatury.